chwilkę, zaraz tam zejdę na ten zaułek. Muszę bardzo ostrożnie, no bo jak spadnę, to mogę się syto połamać albo zabić nawet. Serwus wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelsi. Obiecałem wam drugą część. Mamy dzisiaj ze sobą drabinę, mamy też pomocnika, aczkolwiek trochę wstydliwy. Może później troszkę się pokaże i zapraszamy was do oglądania. Udało się wejść. Jesteśmy właśnie w tym szybie wentylacyjnym. Wejście było masakra, bo wszystko jak widać jest ślizgie. Jest po skosie, tam mamy 5,5 metra dokładnie w dół. Także ciężko było tu wejść. No i chcieliście zobaczyć, co tutaj w środku się znajduje. Cieknie woda z góry. Zaraz spróbuję tutaj delikatnie stanąć. W dół, woda. Mamy taki szyb wentylacyjny, który znajduje się tutaj praktycznie na wysokość jakichś 20 metrów i ścieka właśnie woda, w dół. Ja wam przyświecę zaraz czołówką w górę i postaram się pokazać wam, jak to wygląda, ale muszę spauzować materiał, żeby przełożyć czołówkę, przełączyć. Szyb jakieś 20 metrów w dół, a tutaj pod spodem mamy to okratowane, zamknięte pomieszczenie. Masakra. Najgorsze było wejście tutaj, bo wzięliśmy drabinę jakieś 10 metrów, ja zaraz tam zejdę na ten zaułek, muszę bardzo ostrożnie, no bo jak spadnę, to mogę się syto połamać albo zabić nawet, więc zejdę tam, wznowię materiał, a niestety żadnych ukrytych korytarzy, o których większość osób nawet pisało mi maile. Rozwiązałem wasze teorie i ciekawość w sumie swoją też. Nic tutaj więcej oprócz tego szybu, bardzo ogromnego, się nie znajduje. Więc ja chciałem jeszcze jedno sprawdzić miejsce w tym tunelu, więc to na dzisiaj nie koniec. A teraz zapraszam na ekstremalne schodzenie. No i tak to wygląda. Ja stoję w kącie, tutaj zapieram się o ten portal. Tu mamy to, ten szyb właśnie, który znajduje się u góry. Drabinę, na dole kolegę, którego widzieliście na wstępie, i Klaudię. A tutaj pod kątem, jak widzicie, schodziłem delikatnie, zapierałem się tutaj ścian. No jest masakra. Jest, powiem wam, ekstremalna eksploracja. Teraz muszę delikatnie zejść i jakoś z powrotem dostać się na drabinę. Oni nagrają mnie z dołu, jak to mniej więcej wygląda. Schodzę stąd, już chciałbym mieć to za sobą. Nie ukrywam, że czuję strach i respekt do tego miejsca. No nie klnij. Masakra. Dobra, prosiliście mnie, żebyśmy weszli jeszcze do tego miejsca. Akurat właśnie jak robiłem próbę tydzień temu, to tą kratkę ktoś już, jak w sumie wszystkie, poodhaczał, więc mamy taką możliwość zerknąć, jak to tam wygląda. Trzeba uważać, bo to, co najcenniejsze, znajduje się teraz na tej kracie. Między nogami. Okej, za mną zaraz będzie szedł Paweł. To również z tego, co czytałem, miał być jakiś tunel wentylacyjny. łączony z tamtym tunelem. Ale no w sumie zaraz wszystko się okaże. Ze mną jest Paweł. Ja pewnie pokazuję, bo się wstydzi. Doświetla. Zawsze jakiś pomocnik się przyda. Tutaj już robi się strasznie ciasno. Staraj się głowę trzymać, wiesz, jak najniżej, żeby nie uderzyć, bo nie mamy kasków, i nie dotykaj niczego, wiesz, powyżej gdzieś mniej więcej tutaj tych 30 cm. I powolutku za mną. Tutaj ewidentnie widać zawał i zabudowania drewniane, które najprawdopodobniej trzymały wszystko, co znajduje się nad nami. Widać, że skała typu kruszec, wszystko się sypie, trzeba być ostrożnym. Czujesz taką siarkę? No, czuć siarkę i odór, ale wiem, że jest tutaj przepływ powietrza, bo pytałem się osoby, która kiedyś tutaj wchodziła, więc nie jest potrzebny akurat tutaj czujnik. Ok, idź powolutku za mną do tego miejsca, gdzie teraz ja jestem, i dalej nie idź. Ja zobaczę, czy coś jest za tym zawałem, dobra? Tu mi będziesz tylko doświetlał i zaraz obadamy, jak to wygląda z tej strony. Ja się obrócę. No i tak jak podejrzewałem, najprawdopodobniej tam już mamy zawał, więc wejście jest dosyć krótkie. Sam szyb wentylacyjny, o ile tak to można nazwać, jest krótki, ale postaram się zajrzeć, tak, dokładnie. Rozwiązana teoria. Tutaj już widać zabudowania tego drugiego tunelu czynnego, który przebiega oczywiście za tą ścianą. I tutaj mamy zawał. I tyle. Także żadnych tajemnic to miejsce z tej strony nie kryje. Pozostała nam tylko do sprawdzenia jeszcze na dniach sztolnia, która znajduje się w połowie nad tunelem. I na pewno też ją zwiedzimy. Ja jeszcze posprawdzam sobie te miejsca, w których poniszczyli kratki. Mamy, tak jak mówiłem, kolegę z liną, także też więcej możliwości. Z liną w sensie, że możemy zawsze asekurować. Dobra, widzimy się przy wyjściu. Teraz znajdujemy się w czynnym tunelu i jesteśmy teraz właśnie w tym przejściu. Tylko że z tamtej strony wam pokazywałem zakończenie na cegłach, czyli tutaj powyżej, co nas informuje tylko o tym, że najprawdopodobniej nigdy nie przebito się tutaj na tą drugą stronę, no bo niemożliwe, żeby wyżej było wejście, tak, skoro tutaj mamy skałę. Tu już mamy cegłę na klinker, na klin. A tutaj mamy skałę, a z tamtej strony mieliśmy zakończenie na cegłach. Także najprawdopodobniej nigdy się nie przebito w stronę tego teraz obecnie czynnego tunelu. A my idziemy dalej. już wszystko w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podobało, mimo że materiał był krótki. Ze swojej ciekawości, dlatego że prosiliście mnie, chciałem tam wejść. Uwierzcie mi, że miałem 3 próby bodajże, żeby tam wejść i drabina 4-metrowa, wczoraj w sumie byliśmy, okazała się za krótka, dlatego wzięliśmy taką bodajże 10-metrową. Ciężko było ją rozstawić tutaj w tunelu, żeby trafić w ten szyb wentylacyjny, ale udało się. Było bardzo niebezpiecznie, wchodziłem sam, chociaż w planie było i w pomyśle, żebyśmy weszli tam w dwójkę, żeby zabezpieczać się nawzajem z liną. Natomiast nie było to potrzebne, no bo wejście okazało się szybem. Tak jak to widzieliście, w górę jest jakoś 20 metrów, wszystko jest zalane, zalewa to woda. Nie wiem dlaczego też szyb wentylacyjny był aż tak szeroki, bo był szerszy lub był w takim samym wymiarze jak tunel, w którym właśnie obecnie się znajdujemy. Dziękuję pierwszemu patronowi, który wykupił subskrypcję. Dzięki właśnie takim wspomagaczom jesteśmy w stanie jeździć na takie wycieczki. W sumie dopiero poszerzamy ten kanał. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli Ci się podobało, pamiętaj o pozostawieniu subskrypcji i lajkowaniu materiału. Pozdrawiamy, serwus, Dark Travelsi.